Gwiazdy od Kuchni Beska TV. Dzień dobry, dzisiaj Ewa Farna razem ze mną. No witam cześć. Cię serdecznie, ładnie wyglądasz. Mała tutaj czarna. Tutaj pani nie zrobiła przez miesiąc. Proszę pani, bardzo ładnie pani zrobiła Ewę naszą. Mała czarna wciąż Ewa Farna, czy już starsza czarna Farna? No starzeje się, z każdym rokiem powiem ci ma więcej lat, wiesz? A, to takie to zaskakujące jest. Tak. Teraz już 20. No gdzieś tam chyba trochę... W pewnym kierunku dojrzewam, a w pewnym kierunku znowu jestem czym bardziej infantylna, mi się wydaje. Aha, a w którym kierunku jesteś infantylna bardziej? Mnie zaczynają kręcić takie totalnie głupie rzeczy, których nie mogę robić, których nie mogłam robić. Aha. Tak na przykład idziesz po ulicy z kumplami, widzisz dzwonki i dzwonisz do tych ludzi i, tak. I wiesz, uciekasz. Aha. Nie odzywasz się. Nie odzywasz się, albo później idziesz po ulicy i na przykład mieliśmy coś takiego, że pytaliśmy ludzi o różne rzeczy po angielsku, wiesz, tak żeby tak... No, że niby obcokrajowcy. Niby obcokrajowcy, no a jak oni skumali, że ja Farna, to tak trochę na mnie wyszło z tym, aha, że jesteśmy obcokrajowcy. Położyłaś cały dowcip. No i takie rzeczy czasami, wiesz, wolałabym być taka anonimowa i bawić się takimi rzeczami, i które mnie ominęły kiedyś tam. A to takie głupoty są, no. Ale fajne. Ja się tym bawię, no tak, mnie to bawi. Słuchaj, jest tyle tematów związanych z tobą, że właściwie nie wiem, od którego zacząć. Mamy no to, czas. Skoro mamy czas, jabłka to zacznijmy od płyty. A co myślisz, że na jabłko to pociągniemy? Jasne. Przeciśnie się, będzie wiesz, jakiś likier. No dobra, no to słuchaj, Winna, czyli twoja czwarta polskojęzyczna płyta, bo sobie tak to policzyłam, ale ty powiedziałaś mi, że to jest w sumie 10. twoje wydawnictwo. Tak. Co to znaczy? Biorąc pod uwagę DVD, live'y i czeskie płyty, to 10 razy. Mhm, ale wiem też, że to jest wydane po polsku. Tak. Winna, czy bardziej Winna, czy bardziej Inna? To jest w takim kontekście, bo żaden utwór tak się nie nazywa, ale jest piosenka Rutyna, gdzie pytam, że to, że jestem inna i nie będę inna, czy jestem temu winna. A, to czy spadła. Winna jednak. Czy to, że myślę, że inność jest naszym atutem, aha, i że nie powinniśmy się czuć winni za to, że jesteśmy inni. No. O, bardzo ładnie to jest powiedziane. Ale oczywiście ten tytuł ma wielkie pole do popisu, do interpretacji i fantazji. Zresztą jak otworzyłam sobie portale plotkarskie, to sama stwierdziłam, że winna. Jak wszystko można obrócić tak na swoją korzyść w tym temacie, więc... No, zaskakujące interpretacje mnie spotkały. Jest 12 utworów na tej płycie, a ostatni nosi tytuł po polsku napisany To be continued, czyli że nastąpi kontynuacja. Ale tak. Czy to chodzi o kontynuację czeskojęzyczną tej płyty, czy o coś zupełnie innego po polsku? Chodzi o to, że ten utwór tak naprawdę jest nagrany w sali prób. Jest takim trochę jazzowym utworem. Czyli ty się bawisz? Tak, ja się tam bawię i mówię, później nawiązuję do piosenki Znak i pytam zespołu, że mnie to strasznie bawi, takie utwory a la Herbie Hancock i tym podobnie. I czy może nagramy jazzową płytę z pytajnikiem do fade-outu. I tak się kończy cała płyta. To jest taki trailer na to, że chciałabym nagrać jazzową płytę. Sama? Następną. Znaczy, nie liczy zespołu, ale czy ktoś miałby tam wystąpić jako gość? Ja bym chciała, no, jakbym zadzwoniła Beyoncé, to się nie obrażę. Dobrze. Nawet w jazzowym projekcie. Nawet. Nie, tylko tak, samo zespołem. Ja mam chłopaków, których uwielbiam, którzy myślę potrafią grać. Ale zwłaszcza to jest taka moja rodzina, z którą ja teraz stworzyłam to dziecko. Mhm. Mam takich 5 facetów, wiesz. I ty jedna matka, rany boskie. Matka, to oni niczym szwagry. Ale strasznie się cieszę, bo to moja pierwsza płyta bez publishingów. Moja pierwsza płyta, gdzie piszę teksty, gdzie piszę muzykę i cały za X twój po prostu w tym momencie. Nie, no z zespołem oczywiście i tam jeszcze z moim ex-chłopakiem. Ale ex-chłopak, ale takie strasznie nasze, no. Aha. I strasznie się cieszę, aczkolwiek siedzi to osoba z wydawnictwa czy z wytwórni, to że osoby otaczające mnie, właśnie wytwórnia, producenci, że zgodzili się na to, by pojawiła się płyta, wiesz, całkowicie moja. Ja buklet ustalałam z grafikiem. Okładkę? Bezpośrednio, tak. Powiedziałam mu, co bym chciała. Płyty, jakby piosenki wszystkie są moje, nikt mi niczego nie skreślał, ani w tekstach, ani w piosenkach. Więc strasznie się cieszę, że mi zaufali i tak naprawdę poszło. Pozwolili mi wydać płytę i taką wymarzoną płytę. Mm-hmm. Więc ja teraz tylko mam nadzieję, że to się uda i nie będą zawiedzieni z tego powodu. Co, ja muszę ją podeprzeć jabłkiem. O. A bo możesz o to tak. Aha, bo tam, to wiesz, kąt. To spada zaraz, kąt jest nie taki. Ale jabłko tak dobre. Będzie.
No pewnie, ej, ty że dobre. Dobra jesteś. Tak staram się, wiesz. Czasem miarka używam dobrze. Tak, zawsze, codziennie. Podpieram wszystkie swoje płyty chodnikowe najbardziej. Okay. Słuchaj, zaczęłyśmy od muzyki. Przeczytałam gdzieś, że to twoje DVD koncertowe na 18, czyli 2 lata temu nagrane. To był dotychczas najważniejszy projekt muzyczny. Tak. Czy to jest prawda? Tak. Podtrzymujesz to zdanie. A czemu najważniejszy? Bo co, bo 18 to taka przełomowa data? Czy rzeczywiście tam było tyle pracy i w ogóle to było tak bardzo stresujące dla ciebie, bo straciłaś głos, może mało kto pamięta, że jakby nadmiar tych emocji sprawił, że wciąż pamiętasz o tym projekcie? Pamiętam, na pewno pamiętam. To był jeden, no teraz po tej płycie, która powstała ponad rok, to chyba jest to już projekt, który, no tam przygotowaliśmy się pół roku, ale też pod względem takim, że trenowałam taniec. Afromentali zaprosiłaś. Afromentali zaprosiłam, tak. No a później wszystko przygotowane, pół roku pracy, 120 osób, a mi po prostu nie działał głos tego dnia. Mm-hmm. Czy już no w ogóle 4 dni przedtem, no i się zestresowałam i to było straszne przeżycie, powiem szczerze. No tak, i ty tam na jakieś zastrzyki biegłaś, pamiętam, tak, byłaś wożona. 4 godziny przed koncertem byłam w szpitalu i to jest takie, takie, że przyjechałam do tego szpitala i powiedziałam, napisałam na iPadzie, bo nie mogłam mówić, że potrzebuję być okej, że śpiewam. A oni, okej, okay, do kiedy pani potrzebuje być okej? Okay? Powiedziałam, no to na 3 godziny mam koncert. I pani się zaczęła strasznie śmiać. Powiedziała, że to jest w ogóle nierealne i że jak za tydzień to jeszcze możemy dać radę, ale jakieś zastrzyki, tam jakieś w ogóle, no straszne sprawy. No ale stało się coś, że zaczęłam śpiewać. Później tam jakieś tam kobiety, które nie są lekarzami, ale są jakimiś tam szamanami czy czymś, to mówiły, że to stres, że ten, że one o mnie myślały, że tam odganiały, połączyły, tak, tak. Jakieś wszystkie te siły i energie. Ale no jakoś to się udało, że zaśpiewałam, no. No to trzymam kciuki, żebyś zawsze tak fajnie śpiewała jak wtedy. Dziękuję. I o kolejnych muzycznych projektach i o tym, co udało się dokonać przez te 2 ostatnie lata z Ewą, pogadamy sobie w drugiej części programu Gwiazdy od Kuchni Teska TV. No ja naprawdę tak się nazywam, mieszkam w Czechach, urodziłam się w Czechach, jestem Polką, tak się granice przesunęło i tak wyszło. No tak wyszło. Ewa Farna w Gwiazdach od Kuchni Weska TV. Witajcie po przerwie. Rozmawiałyśmy na temat twojego DVD koncertowego na 18, czyli na bezgłosie tak zwanym. Bezgłosie, tak. Rozumiem, że teraz w projekcie pod nazwą Winna jesteś już z głosem stuprocentowym. Tak. Powiedz, bo to nie było twoje jedyne takie DVD-owe wydawnictwo to na 18, bo ty już wcześniej nagrywałaś płyty, prawda? Koncertowe. Miałam jedną płytę w Czechach. Którą miałam chyba z 15 lat, bo pierwsze DVD i w ogóle w historii Czech to była pierwsza trasa koncertowa samodzielna najmłodszej artystki i do tego DVD koncertowe. Mam tam już taki statut, trzymam. A kurczę. I jak ma zawsze... Do pobicia jest rekord. Tak, nawet zawsze są jakieś rzeczy naj. No, tak. Największy kwiatek tutaj... Na parapecie. Tak, na parapecie w historii... Tego budynku. Tego budynku na przykład. Wiesz, to powiesz, o oh, wow, no więc ja też znalazłam taki tytuł, taki, że z czegoś naj. No i tak wyszło. No to serdecznie ci gratuluję, czekamy na młodszych artystów. Natomiast czy są jeszcze, chciałam zapytać, uwaga, takie segregatory z Ewą Farną na okładce, które leżały, uwaga, w czeskim Cieszynie 4 lata temu na wystawie w sklepie obok Hanny Montany. Tak? Czyli byłaś koło Miley Cyrus, moja droga. Yes! Yeah, yeah. No. Mam pokazać język? Nie musisz, ale możesz nago w teledysku wystąpić na kuli. Ja myślę, że my się w kadrze nie mieściły. Oj, przestań. Musieliby... No to co, są jeszcze te segregatory? Nie wiesz. Wiesz, to nawet nie wiem, nie wiedziałam, że tak było, ale mogę sprawdzić. Dobrze, to dam sprawdź. SMS-a mi wyślij. Dobrze, a jest ten pub jeszcze taki szkolny, do którego chodziłaś, gdzie podawali soki? Dziupla. Tak? Tak, jest, oczywiście, że jest. Odwiedzasz go? Koncerty gram. Rzadko bywam w tych stronach w Cieszynie, a jak już jestem, to przyznam szczerze, że zamykam się w domu z rodzicami, z siostrą i nie wychodzę za bardzo. Ale przypomniałaś mi o tym, więc powinnam tam chyba zajrzeć, no. Bo polsko-czeska szkoła stoi, pardon, tak. Polskojęzyczna szkoła w Czechach, w ten sposób. Tak. No właśnie, czyli tam się nic nie zmieniło topograficznie. To tam się zmieniło to, co mój brat teraz w ogóle jest w trzeciej klasie. W tej szkole właśnie. Więc tam ciągle się coś dzieje, ale myślę, że tam stoi i nic nie zmieniło. A jeżeli to w lepsze. Farna odeszła, to wie. To, że jest grzeczniej. No, jest lżej. Słuchaj, wspomniałaś o bracie, to w takim razie pogadajmy o rodzeństwie, bo ty jesteś najstarsza.
No, tak się stało. Potem jest brat. Potem jest brat. A potem jest twoja najmłodsza siostra, tak, która, jak to odkryłam przed momentem, ma już 7 lat, czyli wcale nie jest taka mała. No, wcale nie jest taka mała. Pamiętam etap 3-latki, czyli trochę się pozmieniało, mój nie? Mój brat w zeszłym tygodniu miał 18 w ogóle. Ach, czyli zrobił sobie koncertowe DVD. Jeszcze nie, ale nie wiem, co mam w planie nagrywać ze filmiki. Mam nadzieję, że nie będzie miał żadnego 18-kowego DVD. A z głosem u niego w porządku? Z głosem u niego w porządku, tak. Gdzie mieszkają brat z siostrą? W domu rodzinnym? Tak, w domu rodzinnym. Mhm. Czyli ciebie tylko tam brakuje? Nie tam brakuje, ale teraz postanowiłam na podstawie piosenki Znak, którą promujesz. Powiedziałam tam, że to mój znak, nie żyj tak. No to na podstawie tego też tak sama zdecydowałam się, że będę więcej czasu spędzać z rodziną, w domu, sama sobą. I ten rok był tak na tyle trudny i na tyle naprawdę było tego dużo, że powiedziałam sobie, kurczę, mam 20 lat i będę tylko raz żyła takie życie, więc postanowiłam trochę przystopować i bardziej spędzać czas na przykład z siostrą. Też na tej płycie jest piosenka dla niej właśnie, że usprawiedliwiam się za to, że... To przepraszam? Nie, z napisami ósemka. A, rozumiem. Więc jabłko mi przysłanie. Okej. I wiesz, co było super, że puściłam rodzicom ten krążek, tak, i moja siostra mówi, pytam ją, który utwór najbardziej się podoba, ona mi mówi, o, tam ta ósemka, tam, że pójdziesz raz ósemkę, no to jest dla niej, ona o tym oczywiście nie wiedziała. Tak. Więc dla mnie, wiesz, mission completed, jak podobał się jej najbardziej piosenka dla niej, no to spełnia. Aha, a ty jej śpiewasz czasami? Tak jak jesteś w domu? Ona mówi na przykład, Ewa, zaśpiewaj. Nie, na szczęście tego nie robi. Aha. Mówi, Ewa, przeczytaj mi tę bajeczkę, albo chodź ze mną liczyć, bo mam matematykę. Aha. Człowiek się zawsze dowiaduje strasznie ciekawe rzeczy na twój temat, kiedy ma liczyć z drugoklasistą. Więc takie normalne rzeczy, nie. Ona na przykład, i ja czasami jak jestem w domu, to odbierają mi ją ze szkoły. No tamte dziewczynki, te dzieciaki, nie wiem, 5. klasa, co to my, Ewa przyjechała po siostrę, to stoją z chusteczkami po autograf. A to moja siostra, i urocze. Ma te 7 lat, mówi, zostawcie ją, jeżeli jedę z nią do domu, ona jest moja, siostra ją zabiera. Ale tak strasznie kochana, tak. Te dzieci są fantastyczne w tym, że są bezpośrednie, tak, nie ma ściemy i po prostu one powiedzą cokolwiek. To no, kiedy ty ją odbierasz z tej szkoły, to ile ona ma kilometrów do rodzinnej Wędryni, tak? Tak, on w Wędrynie jest, szkoła. A szkoła jest w Wędrynie, a nie w Cieszynie? Nawet Polska. O oh my god, to się coś... Nie, to jest gimnazjum i liceum. Tam chodziłaś. No, a ja chodziłam później. Czyli tam brat. Tam brat, a tak, do tej samej podstawki, gdzie ma siostra teraz też. No tak, i ona potem pójdzie tam, gdzie brat i gdzie ty wcześniej. Jeżeli jeszcze polskość na Zaolziu będzie się trzymać, a no nie właśnie, wiem, taką nadzieję. A co, coraz gorzej z tą polskością? No, coraz gorzej. Jakby staramy się tego utrzymać, ja tam to staram się promować na maksa, żeby się ludzie nie wstydzili tego, kim są. Bo ty zawsze mówiłaś, że jesteś Polką. Tak, w Czechach tego też tak mówiłam, oni ciągle, że Ewa Farna, że mam przezwisko, że wiesz, nie jest V. Tak. Że w ogóle sobie wymyśliła jakiś nickname. Aha. A mówię, no ja naprawdę tak się nazywam, mieszkam w Czechach, urodziłam się w Czechach, jestem Polką, tak się granice przesunęły i tak wyszło. No tak wyszło. Ale nie wiedzieli za bardzo o tym, a też są tacy Czesi, których rodzice są Polakami, nie potrafią się dogadać z babcią, ale oni są, no, Czechami się zasymilowali i twierdzą, że tak jest. Więc ja mówię, ej, nie bójcie się tego, no macie polską krew, to się nie wstydźcie. No, No to dobra, temat przemilczymy. Wiem, że temat, który, wiesz, nikogo tak za bardzo nie interesuje, ale ja lubię się nim chwalić. No. Ale on niektórych rozpala może negatywnie, tak sobie myślę. To ja strasznie lubię poruszać ten temat, no bo tak jest, ja promuję polskość na Zaolziu i tyle. Amen. Amen. Słuchaj, zaczęłam o tej twojej rodzinie, dlatego że próbuję teraz ustalić, jak jest tak z tęsknotą. Ty tęsknisz za rodziną, mega, pewnie rodzina tęskni za tobą. No nie wiem. To gdzie ty na co dzień masz nadzieję? Gdzie ty na co dzień zimujesz? W Warszawie? Gdzie jest twój dom? No ja mam teraz tak naprawdę 3 domy. Mieszkam ciągle z rodzicami, tam mam także na stałe. Mieszkam w Warszawie z powodu studiów i mieszkam w Pradze z powodu obowiązków, więc w każdym mieście mam mieszkanie. Aha. Mieszkanie takie, żeby to jakoś finansowo udźwignąć, to mam mieszkanie tak, że tutaj mieszkam z 2 kumpelami, które studiują, a w Pradze mieszkam z 3 osobami, 2 nie znam, jeden to jest uczestnik z Idola, jest gejem, więc mogę z nim mieszkać. Bez problemów rodzice akceptują. Powiedziałam, tak, powiedziałam w domu jak jest, no i jakby
tak się tam sobie, mam tam swój pokój, tam się zamykam. Ale w ogóle ciekawie, byłam w jury Idola, spotkałam fajnego strasznie chłopaka, zarąbiście śpiewa, zamieszkaliśmy razem, super. To myślę, że dla ciebie fajne przeżycie i dla niego tym bardziej. Dla mnie super przeżycie, tak. A on był Czechem czy Słowakiem? On jest Czechem. Bo ta edycja Idola była czeskosłowacka, tak? Tak, tak. Czy to łączyło jakoś narody, które podobno są zwaśnione, czy w ogóle nie tak miało wymiar i nie taki miało cel? Ja myślę, że jak łączy, myślę, budżetowo się ten program, co będziemy ukrywać, ale łączy też tak. Ja na przykład dzięki temu mam sporo teraz koncertów na Słowacji, mam tam teraz nowy dwa wielkie koncerty. Tak, i dzięki temu też bardziej pojawię się na Słowacji, dlatego też kiedy wracam z Polski, promując płytę Winna, tak? By to było naturalne, to później wracamy do Czech, dogrywamy czeską wersję i zaczynam promocję w Czechach i na Słowacji. Ewa Farna, Winna, Inna jest dzisiaj gościem w programie Gwiazdy od Kuchni Deska TV. Za moment, po przerwie, ciąg dalsze rozmowy. A poczekaj, ale z tą miłością to u ciebie chyba okej wszystko teraz, no nie? A to u mnie okej już, wiesz, 20 lat okej z miłością. A, to no. Skoro tak, to... Ja się urodziłam z chłopakiem, no. Gwiazdy od kuchni, witajcie w programie! Eska TV i Ewa Farna, ale wystrzeliła jak torpeda normalnie. Rozmawialiśmy na temat Czechów, Słowaków, na temat Idola, na temat kolegi, z którym mieszkasz, czyli uczestnika Idola. Tak, mogę mówić Idola, tak? No tak popularnie się o tym mówiło, że będziesz zasiadać w jury w Idolu. Tak, czy to jest już zamknięty projekt? Tak, już w czerwcu się skończył właśnie. Aha, czyli... Ale trwało pół roku, zaczynałeś no w listopadzie. Chciałam zapytać, jak godziłaś studia z projektem? Nie przypominaj mi tego okresu w ogóle. To było tak, że w niedzielę były live'y, oczywiście do tego też promocja, tam jingle. Przepraszam, to było w Pradze nagrywane? Było w Pradze nagrywane, tak. No i było tak, że ja miałam szkołę w dwóch dniach, to jakoś sobie plan streściłam we dwa dni wszystkie wykłady i ćwiczenia. To byłam w Polsce z kolei? W Polsce, w Warszawie. Tak. Środa, czwartek byłam w szkole, w piątek miałam koncert, sobotę koncert, leciałam do Pragi, tam miałam Idola w niedzielę, w poniedziałek, wtorek robiliśmy płytę z zespołem, no i we wtorek wieczorem leciałam, czasami we środę rano o 7, żeby o 10 być już w szkole. I znowu tak samo. Gorzej było jakby egzaminy, bo to jakby miałam czas chodzić do szkoły, ale nie miałam co się uczyć. No tak, 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 ale co, poradziłaś sobie z tymi egzaminami? No poradziłam sobie jakoś, no co miałam robić, no. Kurczę, ale... Ale spałam tak, że wiesz, postarzałam się o 10 lat. A nie jest tak źle, naprawdę. No to teraz przespałam całe wakacje. Aha, ale to były mniej koncertowe wakacje, mniej pracowite? No właśnie, że sporo pracowite było. Aha. Tak, że... Na tylko szkoła odpadła po prostu, tak? W czerwcu na przykład mieliśmy 18 koncertów. Do tego były właśnie, Idol kończył się 2 czerwca, no i do tego jeszcze trasa. Były egzaminy. Mhm. Jakby, oczywiście kampania wrześniowa była, no co będę ukrywać. Aha. Ale pozdawane wszystko, tak? No to przede mną teraz, wiesz, no. Nowe wyzwania. Drugi rok i muszę tam popatrzeć na ten plan, bo popatrzyłam, że poniedziałek zaczyna się, piątek się kończy po południu, bo na dziennych studiach, więc trochę... Trochę jakoś ciężej. nie da się tak, no. Słuchaj, co ci sprawiło największą trudność na tym prawie? Bo ty bardzo entuzjastycznie się wypowiadałaś na temat tego prawa, kiedy jeszcze nie byłaś studentką. I mówiłaś, że to jest taki fajny kierunek, że trzeba mieć zawód i w ogóle, że prawo to jest coś, co cię kręci, bo ty lubisz konflikty. Rzeczywiście tak jest, że tam o konfliktach się człowiek uczy, albo jak je rozwiązywać, czy trochę to się rozminęło z twoimi oczekiwaniami? No oczywiście jakby chciałam spróbować, strasznie się cieszę, że się dostałam na tą szkołę. Strasznie się cieszę, że mogłam przeżyć ten rok na tej szkole i stwierdzić, czy to można w ogóle tak godzić. I no pierwszy rok to historia, logika, prawo rzymskie, takie jeszcze kobyły. Może nieaktualne jeszcze tak tematy, ale trzeba znać, żeby później móc się uczyć tego, co jest. Bo historia tłumaczy według mnie to, co dzieje się teraz. Więc tylko fajnie to jest, mnie to naprawdę ciągle interesuje. Ale pytałam często, dlaczego nie coś muzycznego, dlaczego akurat prawo, dlaczego nie coś innego. Prawo mnie interesuje, autorskie prawo mnie interesuje. Bawi mnie to, bo to jest totalnie coś innego niż muzyka, a poza tym autorskie ale jest prawo związane. Jest związane, tak. Tylko tutaj kieruje się sercem, kieruje się jakimś takim uczuciem, a tam trzeba mieć rozum. No, tylko właśnie wczoraj mieliśmy z moją kumpelą, która studiuje prawo, mieliśmy taką, wiesz... Rozmówkę przy winie wieczorem. I rozmawiałyśmy na temat tego, że przychodzisz, jest prawo karne, zajmujesz się tym, przychodzisz,
przychodzi facet, powie, bądź moim obrońcą, dam ci wielkie pieniądze. Tak. I ty oczywiście bierzesz, no bo to twoja praca. Ciebie nie powinno obchodzić, czy on jest winny, czy nie. I na zasadzie nie sprawiedliwości, ale prawa musisz go bronić, tak? Dajmy na to, że go obronisz, świetnie spełnisz swoją pracę, dostaniesz wiele pieniędzy i satysfakcja, że wygrałeś sprawę. No ale stwierdzi, że ten facet naprawdę był winny, że powinien siedzieć. I co, taki trochę naprawdę wygrałeś, wygrałeś sumienie i tak dalej. Ja jestem chyba na tyle taka trochę ludzka, mam nadzieję, że nie wiem, czy na przykład to nie byłoby dla mnie pewnego dnia problemem. Wielu Gdybyś miała taką sytuację. Ja się tam nie dostanę, bo tam już najlepsi się, ale wiesz, no zawsze może mi się pomarzyć. No tak, o to chodzi. No to o czym marzysz tak naprawdę teraz, gdybym chciała poznać twoje marzenia w tym momencie? Ja bym chciała być zdrowa. Jakimkolwiek patosem, jakiegokolwiek stopnia to zabrzmi, to chciałabym mieć grunt, żebym była zdrowa i moja rodzina. Wiesz, a poza tym to jestem mega szczęśliwa. Ja nagrałam płytą, jaką chciałam. Na razie, śledząc Facebooka, fanom całkiem się podoba. Pasuje, więc w ogóle zarąbiście. W życiu prywatnym super, rodzina super, pełnowartościowa rodzina. Wiesz, ja się nie dziwię, jak ktoś mnie nienawidzi za to, bo ja naprawdę mam się świetnie, tak? Więc jakby, no nie, proszę mi nie zazdrościć, ja wam tego strasznie życzę. Pracuję z osobami, które uwielbiam, to moi kumple. Więc ja się boję, że gdyby było jeszcze w jakiejś dziedzinie lepiej, to by już mogło być za idealnie, więc jakby staram się nie wypowiadać, żeby, wiesz... Byłabyś żywą tarczą wtedy już. No tak, no na pewno będę, ale ja myślę, że jesteśmy też trochę sami sprawcami swojego szczęścia. Odpowiadamy za swój ogródek. No trochę tak. Pamiętam, jak twój tato przywiózł cię kiedyś bodaj do Sosnowca i zapomniałaś kosmetyczki. No. Pamiętasz? Myślę, że no, tak. To przypominam ci dalej. No i z tego Sosnowca, w którym zresztą ty wygrałaś dawno, dawno temu Festiwal Piosenki Dziecięcej, jest do ciebie na Zaolzie jakieś 150 kilometrów. Mniej? No ale ze 100 dobrze, niech będzie 100, 100, tak? 100, no tak. Pomniejszmy, tak. Stuwa. I on już prawie był gdzieś tam w Cieszynie i ty mówisz kosmetyczka. I on wrócił do tego Sosnowca, bo to 100 kilometrów, przywiózł córce kosmetyczkę i pojechał z powrotem do domu. To dalej by tak przywiózł kosmetyczkę? Przywiózł, to jest tata. No. Ale strasznie głupio mi było, oczywiście był wkurzony na mnie, ale to nie chodzi o kosmetyczkę, żebym tam jak kliniczek, ale kosmetyczka w sensie, żeby mnie rozpoznali, no bo ja bez make-upu na farną nie wyglądam naprawdę. Ja miałam być na scenę, no to musiałam się umalować, więc przeprosiłam go, no mega, ale tato jest, w ogóle ja mam zarąbić tych rodziców, naprawdę, i moja mama jest moją najlepszą kumpelą. Zresztą też napisałam dla niej piosenkę. Mój tato, ten poczekaj, przepraszam. Tak dobry człowiek. Nie, też nie. Zaraz to dziewiątka. Tak. Mamo. No to całkiem, no. Wiesz, to całkiem cię kojarzy ta nazwa. No. I powiem ci, że tata jest najlepszy w świecie. On na przykład jest takim, że najpierw obowiązki, potem przyjemność. Wracam do domu po 4 miesiącach, tato, okej, tutaj z banku musisz podpisać to papiery, wiesz, tutaj podpisuję to, a dopiero później, cześć córeczko. Ale to jest świetne, bo znowu wszystko jest tak, jak ma być. W porządku. Tylko tata, taki porządny tata. No. Czego ci życzyć? Zdrowia. Szczęścia, miłości, reszta za tym idzie. I tego ja wam też życzę. A poczekaj, ale z tą miłością to u ciebie chyba okej wszystko teraz, no nie? A to u mnie okej już, wiesz, 20 lat okej z miłością. A, to skoro tak, no to... Ja się urodziłam z chłopakiem, no. To się, wiesz, u mnie wszystko dobrze. Jak się wymarzę to się okaże, że to jest najlepszy transwestyta w naszym kraju. Nie chcesz się o tym przekonać. Tak Ewa nie Farna jest. Była dzisiaj gościem programu Gwiazdy od Kuchni Weska TV. Bardzo ci dziękuję. Rzucę jakimś naturalnym uśmiechem tutaj. Cześć. Dzięki.